Siema widzowie, kolejny odcinek. Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu. The Long Dark przed nami. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, jest bardzo ciemno u mnie na kamerce i tak dalej. Nie chcę mi się odpalać LEDów, chociażbym mógł. Chcę sobie pochillować właśnie i tak na wieczór, może do spanka sobie tak się wyciszyć, delikatnie zagrać taką dość mocno wyciszającą grę, jaką jest tutaj The Long Dark. Tutaj za dużo rzeczy się nie dzieje zazwyczaj, chociaż faktycznie te ostatnie epizody owocują dużą ilością akcji. No to te pierwsze to faktycznie były nudne, bo tylko budowaliśmy i tak dalej. Masz kurs nogi, oła. Możesz zostawić lajka na samym początku i co? Ja wróciłem do tego więzienia. Nie chce mi się szukać tych zaginionych pracowników. Tutaj mamy też zaginionych pracowników. Nie chce mi się wykonywać tych misji. Więc udam się bezpośrednio do więzienia. Gra mi tutaj napisała wielkimi napisami, że przed tym jak się udam do tego więzienia, należy wykonać wszystkie misje poboczne. No i tyle mnie poinformowała. Zgaduję, że mogę wejść do tego więzienia, jeżeli tych misji nie wykonam, ale chodziło o to, żeby ostrzec mnie przed tym, że już ewentualności, że już nie będę miał takiej możliwości wykonania misji pobocznych. Chodźmy do więzienia i zobaczmy, co się tu wydarzy. So, pilot, did you finish the job? I found the detonators. Well, I guess the warden was telling the truth after all. Now what? Now, we blow a hole in the wall. But first, let's you and I have a little chat. Hole in the wall? Hey, Mathis. I did everything you asked. Oh, I know, pilot. You've been a good dog. But every dog has its day. Oh! Whoa. To my jakieś inne, to mieliśmy jakieś inne psy, ty. Rozdział czwarty, Donner. So, here we are again. Ah, shit. We have to stop meeting. Here we go again, man. Problem I have, pilot. I co, Mackenzie zginie tutaj? Keep lying to me. I don't know what you mean. You see, that's exactly the kind of thing that pisses me off. First, you pretend not to know anything about the case. No bo nie wiem akurat. I really don't. Then you go around behind my back, purposely trying to mess up my plans with an accomplice. Mathis, I... Shut your mouth! All I hear are lies. I know everything. Dentysty chyba dawno nie było, co wariacie? You monster. He didn't do anything. I know. He was so innocent. Wszystkie ząbki są posiadane. But he sang like a bird when we laid into him. He couldn't give you and your friend up quickly enough. I know about your pathetic activities to slow me down, Mackenzie. It makes me laugh because the only reason I kept you alive was I thought you could fly us out of here, back to the mainland. But I'm starting to understand that here, here, we can be kings. Back there is nothing but fire and cold. The old world. My crew and I, we're gonna rule Great Bear. Nobody can stop us. Not you, not your friend, nothing. We aren't going anywhere. Ja też miałem takie marzenie i nadal mam. So you've outlived your usefulness to me, pilot. Podoba mi się. Trzeba się wspierać. Wysokie plany, wysokie loty. O kurwa, unik, unik! O! Może też być tak. Molly? Czy to jest ta hakerka? Czy to Molly?
Coś się tu wydarzyło, dynamit się wydarzył. Pytanie w sumie, dlaczego się dynamit wydarzył? Dynamit jest generalnie niestabilny bardzo mocno, więc może z tego względu. Czy Matthew... A, nie ma go tu w ogóle, myślałem, że on zginął jakby. Dobra, poszukajmy tutaj celi mojego zioma. A, to się możemy domyślić. Dali mu za dużo ketchupu do Magi Royala. No racja. Co się stało, możemy się domyślić w sensie. Ja tutaj nie mogę pootwierać rzeczy. Książki też nie mogę ukraść. Gazetę pozbieram, bo oni mi wszystko znowu skonfiskowali. Bandyci. Możemy tutaj popatrzeć, co tu się dzieje. Tu jest jakaś książka, ale nie jestem ją przez karaty w stanie sięgnąć. Tam jest Matthew, czy będzie walka z... O kurwa, lag. A nie, dobra, nie mogę tu przejść po prostu. Walka z bossem? Jo, cię kręca. Ty kumpli ci zabiło. What happened? The detonators. They blew too early. Something happened. The guys fucked it up. No, jebnij mu czymś. You assholes. Albo go jebnij. To jest jakiś wypina. No czemu my tu stoimy jak kurwa debile, no? Nie no, dlaczego w grach i filmach musi to zawsze tak samo wyglądać? A, to ta hakerka. Dobra. A kasetka, tak, tak. No właśnie, bo przecież całą giereczkę my szukamy jakiejś pieprzonej kasetki, nosimy tą kasetkę. Całe tutaj rozbicie się generalnie nastąpiło samolotu z tego względu, że tutaj chodziło... O kurwa, o kasetkę jakąś. Więc ja się zapomniałem o tym, że my tu mamy taki wątek do... do ogarnięcia, ten kasetkowy wątek. Ty wszyscy zmarli. Ty kurwa, ty wysadziłeś wszystkich. I właśnie chcę się w końcu dowiedzieć, co się dzieje z tą kasetką. O co chodzi z tą kasetką w końcu. Bo na razie to nie mamy zielonego pojęcia. Ty, gdzie ja mam iść? Chyba tędy. No to wygląda. No i w sumie jestem ciekawy teraz, jak mi przypomniała gra o tej kasetce. Kompletnie o niej zapomniałem, to jestem ciekawy, o co będzie chodzić ostatecznie z tą kasetką i z tą tymi. I z tymi światłami. Nie mam żadnego pojęcia, nie mam. Biegnij kurwa szybko, nic nie widzę no. Przecież jak ja mam tu uciec stąd? Nic nie widząc. Kurwa! Siema, oddychasz? Bo ja tak średnio właśnie. Co tu się kurwa dzieje? Jak ja tu miałem przejść? Nic nie widać. Nie damy rady. Tadek. Nie ma tu gdzie oddychać nawet. Chyba że tu? No nie za bardzo. Nie ma jak. Umrzemy. Udusiliśmy się od ognia. Potwierdź. Wczytaj ostatni punkt kontrolny. Sorry widzowie, jakbym dzisiaj był taki lekko zamulasty. Ale jakbym był zamulasty, to... generalnie jest druga w nocy, ja miałem spać, ale nie mogę spać niestety. Tapsy mi się skończyły na spanie. Nie mogę spać. A to, że takie były przypisywane na receptę, to niestety nie mogę sobie pójść do sklepu i ich kupić. Może jakieś ziółko by zadziałało, ale kurwa nie mam ziółka żadnego przy sobie. Przynajmniej nie takiego na spanie. No jak ja mam tam pójść? A, tędy, dobra, widzę teraz. Teraz to mamy zapas 40-sekundowy. Dobra, tu. Kurwa, przecież tu nic nie widać, ty. Dobra, przed siebie. Chuj przed siebie, a nie przed siebie. Tędy?
No przecież tu nic nie widać. Przeszukaj szafę. O, tędy chyba. Dobra, dobra, mam to, mam to. Biegnę, biegnę. Inaczej nie biegnę właśnie, bo nie mogę. Dobra, biegnę. Otwórz drzwi. Jest, udało się. O kurwa. Poczman. Dobra, czy teraz już mogę pokraść rzeczy? Tu coś do zebrania. Nie, to metalową lampę mogę pociachać, to nie chcę. Pokradłbym te rzeczy, nie wiem czy one się w sumie teraz nam przydadzą. Nie, zielonego pojęcia nie mam. Wydaje mi się, że tak średnio, ale... Ale kto to wie w sumie? Jak znajduję jakieś zapałki tutaj, to by nie dawali chyba do przeszukiwania rzeczy, jeżeli by było ostatecznie niepotrzebne, tak mi się wydaje. Prawda? Czy chcieli zadrwić survivalowego tego instynktu gracza? Mam nadzieję, że nie. Książki, książki. Te książki to byłyby zemy, bo one się fajnie fajczą w sumie. Tutaj do przeszukiwania nic nie ma, tutaj jest coś do przeszukania. Broń może. Co to tutaj? Więzienie. Powinni mieć całkiem sporo spluw w sumie. A to jest dziwne, że ten gościu, ten Matius, jak on się tam nazywa, ten złoczyńca tutaj, nie ma przy sobie żadnej broni. Powinien mieć fuj tej broni. Cała ekipa tu powinna być z broniami. Tutaj jest jakieś kasetka. Kasetka, no tak. My nawet nie wiemy, jak to otworzyć, co tam jest. Poka. O kurwa, halo, halo, halo. Gdzie ten dzwonek? I'm here. You made it to the warden's office. Good. You better get what you need and get the hell out of there. Quick. Did you cause that explosion? I might have nudged it a bit, but mostly those idiot convicts did it to themselves. The PA in lockdown, however, that was all me. I have the case. Okay. Hang on a sec. Okay, here we are. Warden's office. Okay, so end of the hallway you just... O, takie opisy uwielbiam. Na koniec korytarza, w lewo, potem przeciągać się w prawo za rogiem. Prosto, potem się cofnij. Trzy kółka, pięć pajacyków, cztery pompki. A jej się to udało, bo są tego, bo są światła na niebie. I elektryczność powróciła. No tak. Tak, tak, już idę. Spokojnie, oni tam w słysze biegają, ale... Chyba nic mi nie grozi na razie. Kurwa, tak mi się wydaje. Buty jakie zajebiste. Prawda, że mnie nie znajdą? Czekaj, czekaj. O kurwa. widzisz, takie buty. Nie, 5 minut temu, kurwa. Gra jest zbyt realistyczna, no kto by się spodziewał, że oni tak... A nie, dobra. A tak, musimy pogadać, dobra, ale mogę skipnąć rozmowę, pa. Nauczyłem się, że spacją skipujesz, pa. A. Teraz akurat nie działa. A, działa. Dobra, także spierdalam. Gdzie ja mam spierdolić? Tu? Chyba tutaj. Dobra, mogłem wziąć śledzia. Nie udało mi się. Dobra, spierdalam, czyli to naprawdę mnie gonią, czyli mam tu jakiś ograniczony czas. Spoko, bo zazwyczaj w grach jest tak, że kiedy taka dzieje się cutscenka, to nie tak. No, zaraz to wyważymy i ostatecznie nigdy w sumie tego... A ostatecznie tego nie tego. Nigdy nie wyważają. A tutaj fajne, że tak się faktycznie zadziało, że wyważyli. Kurwa, wcisłem F6, no zamiast F5. Ja pierd... Kruper. Dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Szybka kasceneczka jeszcze raz. To nie był daleki zapis. F5. Nie wiem, kto wymyślił te zapisy pod F5. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja bym już sobie dawno to zbindował pod inny przycisk, żeby tego nie wczytywać. Zamiast zapisywać. Tylko... Kurwa, gra mi nie dała nawet takiej możliwości. Górą, potem dołem. To nie może być właściwa droga? Na pewno się uda tędy. Jak to mnie nie mogą kurwa zobaczyć?
Ty, to jest skomplikowana sprawa. Tutaj? O kurwa. Dobra, dobra, czyli to jest na czas. Okej, okay, dobra. Tutaj też mnie wyważą drzwi. O, ktoś dzwoni. Halo, halo. Coś tu się chyba zbugowało. Ty, to którędy ja mam iść? Najpierw w górę, potem dołem, ale... Oj, 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 niedobrze, widzowie. To jest... Kurwa, najpierw... Dobra, tu. Najpierw w górę, tak? Nie, chyba jasno, kurwa, przecież przyszedłem. O kurwa, zbugowało się. Proszę się odbugować. Natychmiastowo. Ja pierchruper, zbugowało się. Ja muszę wrócić chyba. Oj, oj, oj. Ja muszę wrócić i odebrać telefon, tak mi się wydaje. Albo przynajmniej tutaj zatkać te drzwi. Tak jest, dobra. Powinno być ok. Dobra. Dobra, dobra. Odbugowane. I teraz co? Najpierw w górę, potem dołem. Tak mówiła ona. Najpierw górę, potem dołem. Ale tu nie ma innego wyjścia. Jest tutaj. Jak ja mam kurwa stąd wyjść niby? Przecież mówię najpierw górą, a potem dołem, no i... A co to jest za podpowiedź? Najpierw górą, potem dołem. Tu mam się wpierdolić? No nie. Tutaj? No jak to? To nie ma innej drogi. Ty. A deska, dobra. I o, cię kręca. No nie widziałem, widzowie, przepraszam. I teraz chodzimy na dół. Dobra, i spierdalamy jakoś. A i nie mogą mnie zobaczyć. Dobra, damy radę na speedzie. Dobra, dobra, dobra. Nie! O kurwa. Dobra, dobra, jest hit. Dobra, tutaj światło do tego. Damy radę, widzowie. Tu się schowamy. O, 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 o. Dyk. Dobra, i tak już tędy, prawda? Uj, nie tędy. Ja pierdola! Puszczaj. A, bo tu wszędzie strażnicy są. To nie są automatyczne światła. Tak. Już zgubiłeś. Pokaż mnie tam, poświeć. Jakoś chyba będę mógł tamtędy wyjść? Ciężko mi powiedzieć. Chyba tak, chyba tutaj. Okej, okay, w prawo, dobra. Spróbujemy, okej. Okay. Dobra, dobra. Zajebista misja ogólnie, tak szczerze mówiąc. Serio, super fajna jest ta misja. Kurde, jestem zmęczony. Przynajmniej nie mogę biegać, nie wiem czemu. Dobra, i przed siebie po prostu. O kurwa, mamy to. I teraz co? Zielonego pojęcia nie mam teraz co właśnie. Nie wiem, tutaj gdzieś może, za górkę. Dobra. I opis misji jaki mamy? Dotrzeć do elektrowni. O kurwa, z powrotem do elektrowni? Ty, ja nie pamiętam drogi już. Donner. Wybuch sprawił, że Matę stracił przewagę, czas uciekać. No uciekam właśnie, jestem w trakcie ucieczki. Ty, ostatnio tu chyba nie było tych zwłok. W ogóle widziałem trzech gości chłop miał ostatnio. Tu byliśmy. Zawsze się z tymi trzema pajacami bujało. Teraz jest nagle kurwa cały skład. Machałem latarkami. Ta, tu na pewno jest więcej zwłok niż było. Nie, bo to wilka są zwłoki. To akurat dobre zwłoki. Dobra, idź to tutaj. Myk, kurwa. Dobra. Dobra, i ogólnie my musimy wyjść tym jakby przed nim. No co ty gadasz, że mnie postrzelił? Niby jak? Musimy wyjść tym przed nim wyjściem. Tylko jak to kurwa zrobić? Bo tu mówi, że mnie postrzelił.
Tędy? W lewej? Coś takiego? Dobrze mówię? Dobra. Unikać świateł, unikać świateł. Dobra, tędy i w lewo tutaj. Okej. Czyli nie tędy. Wydaje mi się, że kurwa zbugowana ta misja. Bez. Ale i tak jest fajna. No jak mnie niby łapią światło? Przecież to jest niemożliwe, to mnie nie łapią światła. A tu są światła, faktycznie. To co ja mam kurwa zrobić tu? Nie wiem, co mam tu zrobić, tak szczerze. Ty, to nie mam tu innej opcji, niż jej przejść tędy. O kurwa, widzowie, to chyba zbugowane jest. A nie, tu jest taka przestrzeń. Dobra. A, no nie, no aż tak mam unikać świateł, to że... To już kurwa przesadzili trochę, ty. A tu zamknąć bramę w ogóle, tędy dało się przejść wcześniej. O kurwa, to jakaś inna droga musi zostać taktyczna obrana. I to nie jest ta droga. Nie no, wariacie, daj mi poprowadzić odcinek, no. Super była misja, naprawdę się świetnie bawiłem, kurwa. Naprawdę było fajnie, no ale... Daj mi pójść dalej, no. Była chyba jakaś cutscenka, którą przerwałem, mam wrażenie. Albo nie, to w sumie jak klikam jeden przycisk, to raz na jakiś czas mi tak myszkę, kurwa, strąca. No nie wiem. No tu nie mogę. Nie rozumiem do końca, w którą stronę mamy kurwa iść. Nie wiem, zaraz coś wykombinuję. Dobra, wykombinowane, pokażę dla widza. Musimy się cofnąć delikatnie, cyk, cyk, cyk. I tutaj mamy otwarte drzwi. No właśnie, to są, słuchajcie, drzwi do tego. Do tych... do tego miejsca, z którego przyszliśmy, czyli do tych rur. I tak dalej. I chyba tędy musimy uciec, prawda? Tak mi się wydaje. No kurwa, nie... Dobra, ale plan był dobry, plan był dobry. No widzowie, sprawdziłem sobie na YouTubie, no tędy trzeba się udać, tylko trzeba to zrobić kurwa szybciej. Na full speedzie, bo jest lipa straszna, że oni mnie dorywają. Za długo czasu to trwało ogólnie. Z gazu kurwa na pełnej tak zwanej. Dawaj. Dawaj. Gaz. 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 Nie dorwą mnie. Ty, to teraz jest dupa, nie? To jest straszna dupa. Teraz se przygotuję zapałeczki. Jeszcze jedna próba dla widza. Pakujemy dupę, patrz, cyk. Od razu odpalamy zapałeczkę. Pierdalam się tam na pełnej. Od razu ze speedem, tak jest. Mamy zapałeczkę, widzę co się dzieje. Podkradam się pod rurą. Tutaj daje się nie porazić, kurwa, najlepiej. Dobra, pod rurą, cyk. Dobra. Czyli muszę wczytać z 8 minut temu, co był zapis. Ale znamy przynajmniej drogę. Ło kurwa, to tu zapis jest. No dobra. No, no i od się kręca. Dobra, widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy widzowie z powrotem na miejscu. Teraz powinno się wszystko udać zgodnie z moim genialnym planem. Ło kurwa, strzelił, ale udało się. Jeden raz mogliśmy wejść w to światło, więc git jest. Dobra. A, i teraz blokuje drzwi. Dobra, jest cacy. Nie wiem, coś wtedy było chyba zbugowane. Teraz mam więcej czasu. Dobra, odpalam zapałeczkę. I lecimy dalej. Nie wiem, coś się pobugowało. Niestety ta gra, nie wiem na jakim silniku jest zrobiona, ale na chujowym chyba. Jakiś taki mega pobugowana jest ta gra generalnie. Ale i tak jest mega przyjemna, no jakby. Coś za coś. Gera jest genialna, naprawdę mi się bardzo podobają te misje. To, że to były 5 razy zbugowane, to żaden problem dla mnie akurat. Jeżeli takie giereczki mam tworzyć ludzie, to mogą być kurwa same zbugowane, wyjebango. Dobra, czyli my chcemy tymi rurami do elektrowni. O, tu widzę wszystko wydupcyło, co?
Jo, cię kręca to. O kurwa. To się stało. No. To nie takie ose, wybuch został zrobiony. Myślę, że tylko dynamit wybuchnął se. To wszystko wydupsyło. A jak ona to zrobiła w ogóle, tak z ciekawości? Znaczy ja rozumiem, że ona jest hakerką i mogła... A, no tak, mogła zhakować rzeczy przez... Powiedzmy, więzienie było połączone. Włączył się prąd i tak dalej. O kurde, niedobrze, trzeba się spieszyć. Dobra, spieszyć się i jeszcze wiedzieć, gdzie pójść. No to już mi się nie podoba. Wygląda na to, że tędy. Duszę się, duszę. Oddychaj, oddychaj, Mackenzie. 60 sekund jest git. Najgorszy jest ten efekt na ryju. To się już pojawia, widzę. To jest najgorsze. Tak generalnie to byśmy dali sobie z palcem w P. W D właściwie, nie w P. O, w P też. Dali radę, ale... Przez to, że jest ten efekt zjebany, to czasem się można... Kurczę, skubić, bo nic nie widać po prostu. Już nic nie widzę, no nie? Ale pamiętam drogę na pamięć. A? Pewnie, że pamiętam. Dobra, tędy i na dół. Pamiętam, pamiętam, pamiętam. Tentakle. Leżą wszędzie. To jest w ogóle dziwny fetysz, czy cokolwiek to jest. Tentakle? Strasznie dziwny. Dobra, tu chyba muszę się dać poparzyć niestety. A nie, dobra, mogę sobie przejść bokiem. A tędy przyszliśmy, czy to jest jakiś nowy tunel? Nie, chyba tędy przyszliśmy generalnie. Opuść tunele parowe. No to będziemy w elektrowni, będziemy mieli jakąś tutaj rozmowę. Bardzo fajna misja, mega mi się podobała. Elegancka na drugą 30, tylko problem był taki, że była ciężka i trzeba było pomyśleć i była zbugowana. Ale tak generalnie wyszło super. Generalnie tylko było zbugowane, nie użyłem mocy mózgu i generalnie zatrzymałem się w miejscu przez pół godziny, ale tak w sumie zajebista misja. Dobra, gdzie my w ogóle mam się udać? Do elektrowni, no to tutaj jest chyba wejście do elektrowni, prawda? Tak jest, i mamy całą kasenkę, witam serdecznie. A, pamiętam to miejsce. Tylko generalnie jest noc, więc nie wiem co tu tak jasno, ale... Tak, czyli to jest ta hakerka. Relax, Mac. It's me, Chase. Right. Well, czyli to nie jest Molly, jak myślałem z samego początku. Yeah, I'm okay. Thanks for your help back there. Wydaje mi się, że ma głos jak Molly. Thanks for yours. That was one hell of an explosion, huh? Yeah. I'm trying to figure out what happened there. Well, I might have just had a little bit to do with that. You should have seen Mathis's face. That guy had it coming to him. Could you see what was going on? Hacked into the security cameras across the prison. That's how I was able to keep an eye on you. No tak, zapomniałem o tym. What now? Yeah, I mean, this is as far as my plan went. You have any ideas? We have to get to Atwood. I still don't get it, but yeah, we do. I'm worried about. Ale Atwood też może być. Młyny. Okay. Well. Shit! They found us. That was faster than I expected. Okay. Well, you have the blueprints, right? How do we get out of here? I don't know. This was the extent of my plan, Mackenzie. Isn't this prison escape gig more your thing? Ale i tak był niezły całkiem ten plan. Shit! Trapped! This is not how I thought this would end. And things were just starting to look up. Oh. Okay, whatever happens. Oh, scouts. You're like a bad penny, Mackenzie. I've been called worse. You know, it's amazing to me that a smartass like you has made it this far. Like I've always told you,
You have no idea how stubborn I am. It's too bad being stubborn isn't the same as being smart. And this must be the fly in the ointment. A girl, no less. This is the end of the line for you and your friend, Pilot. I'm not afraid of you, asshole. I've been fighting guys like you all my damn life. Ale muzyka jakaś taka inspirująca. You lose. In more ways than one girl. Mathis. What is Donna? It? The explosion. He's hurt bad. Jakoś damy radę chyba. If not for you. You've been a pain in my ass for too long, Pilot. It's time for the bad pay to pay the ultimate price. Albo bitwa. First, you can watch me deal with the girl. O kurwa. Dawaj, Mackenzie, dawaj, Mackenzie. Lewy, prawy. Good. I like them to struggle. Szkoda, że nie mogę ja walczyć, ale może być też. Yes, that's what I like to see, Mackenzie. A little fight, a little will to live. I knew you had it in you. Żeby trafił. Mathis! Mathis! He's dying. Donner is dying. Okej. To było niespodziewane, że tak powiem. Czyli wracamy do survivalu, znowu to samo. Patyk do patyka, zrób ognisko, trzy zapałki. Kurwa mać, to się nigdy nie skończy. Piąty raz już chyba, a więcej niż piąty raz. Z 20 raz, ja też się tego nie spodziewałem. Z 20 raz rozpoczynam rozgrywkę od nowa. Patyk, patyk. Kogoś na barkach przynieść, oddać. Za chujowy to był strasznie pomysł generalnie. Mogłeś go kurwa zepchnąć. Bo wsadzić mu tą siekierę głęboko w dupę. No to nie atak, no to na naszą ziomalkę. Znowu to samo, ratowanie. I'll get a fire going. Ratowanie ziomalki. You'll be warm in no time. I noszenie ją do tego. Opiekowanie się postacią it's drugą. Okay. I'm warming up. That is not a good sign, Jace. No odpalę ognisko. Just wait. Hang in there. It'll be fine. Everything is gonna be fine. Ognisko? Czemu w filmach zawsze musi być to samo? No oczywiście, że zginie. Bo gadałem tak długo, to musi zginąć. Prawda? Zginie? Zginęła? Nie wiem. To może być w ogóle koniec całego rozdziału tego, czy tam epizodu. Okej. Okay. Nie wiem, co to. Łódka. Co ma łódka? Co ty... Poczekaj, czy my jesteśmy w tej łódce? Jakaś łódka, okej. Okay. Nie pierdol, żeby na jakiś inny kontynent pojechaliśmy.
Ale epizodów podobno jest 5. To jest przedostatni. Okej. Jakbym miał wnioskować, to po prostu popłynęliśmy do innego miejsca jakiegoś. Łódką? Skąd mieliśmy łódkę? I czy nasza laska przeżyła? A, przeżyła. Ta druga laska nasza, żona była, to jest. Czyli przeraczamy się na inną postać. Nie pamiętam, jak ona jakby... Skąd, co się z nią stało, kiedy ją opuściliśmy. Watch it. Might be infected. No, not her. Okej, czy dzieje się jakaś pandemia tutaj? Wątek pandemii jest zajebisty, ale jeżeli chodzi głównie o zombie. Where is it? No jest fajny, super jest ten wątek. Szkoda, że nie jestem w stanie grać w takie gry, bo nie jestem w stanie później spać po nocach i mam koszmary straszne. To jest problem w sumie, bo ja bym sobie zagrał w jakieś zombiackie gierki, ale... Astrid, you came. You said you would, and you did. But where is the case? Where is the cure? Wydaje mi się, że to będzie koniec epizodu. Prawda? Prawda, że tak. The Long Dark, mamy napisy. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Był całkiem mocno emocjonujący, tak mi się wydaje. Były dużo cutscenki, dużo fabuł. Dużo zwrotów akcji. Został nam ostatni epizod. Wykonamy go jutro, zaczniemy go jutro. A pewnie skończymy kiedy indziej, więc jakby... Wykonamy go jutro, to nie jest odpowiednie słowo, ale zaczniemy go jutro i spróbujemy w następnych odcinkach dalej iść tą drogą. Dzięki wielkie za obejrzenie, możecie zostawić lajka. Nie wiem, jak wyszedł ten odcinek, bo to jest odcinek nagrywany o 3 w nocy, kiedy nie mogę spać, więc całkiem możliwe, że dobrze, a całkiem możliwe, że chujowo. Nie wiem, bo to jest różnie o tej godzinie, język się plącze, ale z drugiej strony ja lubię te odcinki o 3 w nocy, bo nie wiem, jakoś jak jestem zmęczony mocno, to mi się uruchamia, wyłącza mi się mózg i uruchamia mi się najzwyczajniej w świecie tutaj gadanie. No i kompletnie nie myślę o konsekwencjach tego, co powiem, więc co mi tam narzuci ślina na jęzor, to od razu, nie? Poczekaj. No i teraz mogę kliknąć Wintermute? Poczekaj! Że co? Wintermute. Jak nowa? To koniec? Czemu nie mogę epizodu 5? Nie ma jeszcze. Zawartość zostanie odblokowana w przyszłości. To tyle? Okrutny gang zbiegłych skazańców porwał Mackenzie'ego, zdecydowany, by uciec z najmroczniejszych zakątków Wyspy Wielkiego Niedźwiedzia, musi poradzić sobie z największym dotychczasowym zagrożeniem. Czy Mackenzie zdoła odzyskać kasetkę i odnajdzie Astrid? Czy uda mu się ocalić życie niewinnych ofiar tej zabójczej katastrofy? Kurde, ale fajna była ta misja. No dobra, no to co? Tyle by było na razie z kontentu z The Long Dark, kiedy wyjdzie odcinek 5. Postaram się was jak najszybciej o tym powiadomić, nagrywając z powrotem The Long Darka. Świetnie się bawiłem przy tej grze, to muszę przyznać. No i tyle, bez jakiegoś większego przedłużenia. Zapraszam na następną serię prawdopodobnie. A nie wiem, co to będzie za seria. Musiał sprawdzić, a nie chcę widzowi tracić czasu. Chyba zagramy sobie w Outer Wilds, ale zobaczymy, czy to
będzie dobre i fajne. Więc testujemy, jeżeli będzie ciekawy, to wrzucę z tego serię. No i na Wiedźmina też zapraszam. Muszę do niego wrócić, bo nie grałem w niego przez kilka miesięcy. No tyle widzowie. Sorry, że tak gadam długo. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeszcze raz do zobaczenia. Trzymajcie się, widzimy się w następnych seriach. Siemalski.